Jest dobrze! Przejadł! Przejadł! Nie! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Steardown i dzisiaj, słuchajcie, jesteśmy na tej mapie z rollercoasterem, ponieważ możemy teraz budować rollercoaster, dosłownie go budować, zobaczcie sami. Znaczy, jeszcze nie wiem jak to działa, tak? Ale to na pewno działa, to na pewno... To na pewno działa, zobaczcie, możemy budować tory. Jako, że możemy budować tory, możemy też się prze... Ej, to jest epickie, to jest serio epickie. Zobaczcie, można budować dosłownie wszystko. Czekajcie, czy można edytować w... Wysokość... Co się dzieje? Co? Co to ma być? Zobacz, to jest najbardziej hardkorowa kolejka na świecie. Co to jest? Przecież jak się stąd zjedzie, co prawda nie da się stąd zjechać, bo tutaj się po prostu wypada, to to by była najszybsza kolejka. Dotychczas ja cały czas spadałem, to jest serio, serio wysoko. Ale dobrze, stwórzmy normalną, znaczy... Nienormalną, ale troszkę normalniejszą kolejkę. Okej, powiedzmy, że będzie dość... dość normalna. Czy mogę teraz zamknąć to całe, w sensie, żeby się tutaj jakoś złączyło? No jakoś się złączyło. Można powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Tutaj jest na pewno w 100% bezpiecznie. Także Grzesiu, ja tam nie wsiadam. Ja tam nie wsiadam, ty pierwszy. Ty pierwszy sobie usiąść będzie w 100% bezpiecznie. Otwórzmy... Nie! Nie! Stój! 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 Stop! Halo! Wózki wypadły. Ale teraz Grzesia trzeba uratować. Szybko, szybko. Stop. Dobra. Grzesiu, czy żyjesz? Grzesiu! To nie brzmiało zbyt dobrze. No nie! Grzesiu! Dosłownie pod sam koniec nie wytrzymał. Dobrze, ale to się nie liczy, to się nie liczy. Oczywiście tutaj muszę poprawić z tego co widzę, bo jest lekka kraksa. Okej, teraz jest wszystko w porządku. Można wziąć Grzesia. Bierzemy Grzesia, oczywiście wsadzamy go do środka, tylko to nie działa. Zobaczcie, to nie działa w żaden sposób. Musimy go wsadzić, więc ręcznie go wsadzamy, żeby był oczywiście nasz przyjaciel bezpieczny. Trzeba następnego wziąć. Żeby był nasz przyjaciel bezpieczny, zobaczcie. Mamy też kolegów Grzesia, zobaczcie. I uwaga, sprawdzamy naszą kolejkę. Zobaczmy, który wytrzyma najdłużej. Oczywiście wszyscy muszą dojechać do końca, chociaż z tego co widzę może być problem. Okej, jadą dalej, więc jest dobrze. Moja kolejka działa, chociaż tutaj będzie ciężko. Tutaj będzie... Co to jest w ogóle? Wjeżdżają na samą górę. I uwaga, czas na zjazd. Na zjazd z górki. Grzesiu wypadł. Czemu on wypada zawsze jako pierwszy? Rozwalają się o ziemię. Został jeden, jedyny kolega Grzesia, który przetrwa. Jednak nikt nie przetrwał. Ale wracając już do normalnego rollercoastera, pisaliście mi w komentarzach Screamy: rozwal kawałek rollercoastera i używaj desek, tak jak zawsze to robiłeś zresztą. Napraw go i niech wagonik spróbuje oczywiście przejechać. Dlatego zaczynamy, będziemy mieć strasznie mało czasu. Strasznie mało mówię, serio, strasznie mało czasu. Zobaczmy, czy mamy szansę. Dobra, to nie dosięgnie w ogóle do tego. Trzeba zbudować jakiś most na początek. Jakiś most na początek. Okej, udało się. Gdzie oni są? Dobra, podjeżdżają pod górkę. Teraz musimy szybko złączyć to. Dobra, to jest za krótkie. Szybko, Screamy, szybko. Jezu, panikuję już. Szybko. Będzie dobrze. Łączy to. Jest dobrze. Przejadą. Nie, Grzesiu, trzymaj się. Grzesiu, nie. Co się stało? Rozwalił te deski całe.
trzeba serio mocniejsze deski wziąć. Dobrze, tym razem dziura jest nieco dalej. Nieco dalej to znaczy, że bardzo dalej. Oni muszą przez tą pętlę przejechać i dopiero znajdą się w tym miejscu. Także uwaga, czy Screamy da radę naprawić roller coaster przed czasem, przed tym, zanim ludzie rozbiją się i zakończą swój żywot. Ale mamy tym razem lepsze deski, dużo lepsze deski. Mamy metalowe deski, które można łączyć w taki sposób. Tylko trzeba mimo wszystko dużo ich dać. Trzeba ich dać dużo na tyle, żeby ten roller coaster sobie przejechał po nich bez większego Co ty robisz? Nie niszcz mi roller coastera! Idź stąd. Dobra, deski są metalowe, więc on na 100% przejedzie. Na 100% da radę przejechać. Mam wrażenie, że w złym miejscu postawiłem trochę te deski. Ale dobra, teraz będzie dobrze. Teraz prawie jest dobrze. I trzeba dać wzmocnienia do tych desek jak najszybciej. Wzmocnienie. Zobaczcie, to już się wydaje prawie stabilne. To musi być stabilne, żeby ludzie to przejechali. Nie no, muszą tędy przejechać. Czemu ich jeszcze nie ma? Halo, wózek utknął i... Grzesiu. Grzesiu walczy o życie. Wózek nie może podjechać. Utknął. Grzesiu zepchnął wózek. Trzymaj się, Grzesiu. Nie ma ludzi w ogóle na tym. O nie, jest jeszcze jeden człowiek. Jeden człowiek, który żyje. Zobaczmy, czy dożyje tego przejazdu tutaj. Uwaga, czy przejedzie? Czy roller coaster przejedzie? Nie przejechał, człowiek spada. Co? Jakim cudem ty przeżyłeś? On spadł na głowę i przeżył. Ale załóżmy, że miał farta. Czekajcie, czy on jest nieśmiertelny? Nie był nieśmiertelny. Trzeba to zrobić jeszcze raz. Grzesiu jest teraz super przypięty. Zobaczcie, jest w 100% bezpiecznie. Mamy też resztę ludzi, chyba jest razem ich 5. Także zaczynamy zadanie. Dobra, jak najszybciej. Teraz to musi być takie płynne. To zabieramy jeszcze raz. To musi być takie idealnie płaskie. Idealnie przylegające do tego, żeby nie było jakiejś wielkiej szpary. Robimy oczywiście jakieś podpórki, żeby to się lepiej dużo trzymało. Nie no, zobaczcie, teraz będzie idealnie. Zobaczmy, jak oni No jeszcze smog walnął. Ja zapaliłem tylko latarkę i smog... Smog strzelił. Co ty robisz? Czemu mi zawsze uprzykrzasz życie? Przestań. Co jakbym dał samych Grzesi? Samych Grzesi tutaj. Po co jacyś ludzie, skoro można mieć Grzesi? Oczywiście w 100% są zabezpieczeni. Startujemy. No czy smog znowu... Czy ty walnąłeś w to? Przestań tu latać i uprzykrzać wszystkim życie. Wiecie co? Zróbmy taką konstrukcję. Po co coś więcej? Ja wierzę, że to wytrzyma. To wytrzyma na 100%. No jeszcze... Jeszcze dodam tutaj spód tylko, żeby miało o co się oprzeć. I teraz będzie idealnie. Czy Grzesiu wypada? Czemu jak patrzę, to coś się z Grzesiem dzieje akurat? Tam drugi wypad. Trzeci wypad. Ostatni z Grzesi. Właśnie też wypadł. Musimy go na szybko włożyć do tego. Trzymaj się, Grzesiu, trzymaj się. I uwaga, przelatuje. Udało się. Grzesiu... Grzesiowi już się nie udało. Ale zobaczcie, najprostsza konstrukcja, a działa. Wracając już do zniszczeń, mamy latający helikopter. Zobaczcie, mamy latający helikopter, który trochę już się sam z siebie rozwalił. Mamy na przykład latający piękny helikopter, który właśnie troszkę sam z siebie się rozwalił. I mamy nową broń, tak jak mówiłem. Broń, która służy do zestrzeliwania. Czy on chce strzelać w ten helikopter? Uciekaj!
Uciekaj! Uciekaj! Czemu w niego strzelasz? Jesteś moim smokiem, nie rozkazałem ci w niego strzelać. I zobaczcie, zostawił go. I mamy tą broń. Zobaczmy, jak ona działa. Co? Dobra, to jest epickie. To jest serio. Cały most się trzęsie od tych zniszczeń. Zobaczcie, ja mogę full auto walnąć i wtedy robi się naprawdę źle. Naprawdę źle. Most się zawala. Dobra, ale jeszcze się trzyma. Jeszcze się trzyma jakimś cudem. Proszę, nie zawalaj się. Ale jakbym wziął taki helikopter. Co się stało? Miałem cudowny plan, tak nie miało być. A zobaczcie, alarm mają te samochody teraz. Ej, bez kitu, one mają alarm jakiś. Dobrze, weźmy jakiś zwykły. Jakiś zwykły helikopter, oczywiście ktoś tam w środku musiał zginąć. Wejdźmy do niego. Okej, jesteśmy w środku. I teraz można sobie wyobrazić, że z tego helikoptera strzelamy w taki most. Pełen samochodów. Ale to jest epic. Zobaczcie, jak ten most się niszczy. Jak ta fizyka w Teardown pięknie działa. Tylko ten helikopter się trzęsie. Przestań się trząść, głupi kierowca, znaczy pilot. Więc można sobie wyobrazić, jak lecimy rzeczywiście i strzelamy z helikoptera taką bronią w te samochody. To jest serio cudowne. Jeszcze coś tu się trzyma na linach. A to jest kawałek mostu, dobra? I jakbyśmy chcieli zniszczyć cały ten most albo wszystkie samochody naraz, to po prostu niszczymy główną część mostu i zobaczcie sami, wszyściuteńko się zawala. Jakim cudem ty nie wybuchłaś? Wróćmy do miasta na chwilę i weźmy sobie zrespmy jakiegoś potężnego mecha, który może rozwalać dosłownie wszystko. Czy smok go bije? Zobaczcie, smok go bije. Smok w niego strzela artylerią. I zobaczcie, że on nawet już nie ma w czym nas strzelać. Nie wiem, jakim cudem się utrzymuje nawet. Pozbądźmy się go na razie, bo chciałem przetestować jedną rzecz, ale się nie udało. Zobaczcie na te zniszczenia, całe miasto legło w gruzach. Dobrze, smog został wyłączony i właśnie chciałem sprawdzić, jak taka broń sprawowałaby się w obronie przed takim wielkim gościem. A nie było to wymagające. Jak postawię King Konga, czy będzie... Co się z nim dzieje? Zobaczcie, mogę go wysyłać w powietrze tą bronią. Przecież ona jest epicka. No czy to nie jest cudowne? Mamy też jedną nową rzecz. Pomijając to, że leci na nas Godzilla, znaczy King Kong, przepraszam, i rozwala wszystko wokół, to zobaczcie, mamy rakiety na przykład. Rakietę! Kto? Co się... Przeżył to! Obronił się ręką! Zobaczcie, rękę stracił! Ej, dobra, to jest epickie, to jest serio epickie. Jeszcze rozwala ten budynek cały czas tą jedną ręką, która mu została. Mamy jeszcze coś. Mamy coś na pewno jeszcze. Mamy jakieś pudełka. Boję się tych pudełek, szczerze. Ja się odsunę się, bo to są wybuchowe. Przeszedł przez ten dym i ogień. Dobra, on jest potężny teraz. On jest jakiś potężny teraz. Dobra, jedno pudełko i prosto w twarz. Zobaczmy. Nie no, nie wierzę, on to przeżył. On to przeżył. Uciekamy. Może ciężarówka coś pomoże, proszę. Walnęła mu w nogę, ale nic więcej. Dobra, musimy strzelić tą rakietą. Ta rakieta była idealna do pokonania King Konga. Uwaga, rozwalamy
Goca Lusieńkiego. Nie no, to jest przeepickie. Napiszcie w komentarzach, czy wam się podobają takie walki. A jeżeli się podobają, to zostawcie subika i lajka przede wszystkim. I to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, to znowu zostawcie subika i lajka. Możecie najlepiej pod wszystkimi filmami, nawet jak nie oglądaliście. Albo nie, nie róbcie tak. Obejrzyjcie po prostu wszystkie, to jest najlepszy sposób. I ja wam dziękuję za oglądanie i pa, pa.